No i ministra, ty chce to zarobić? Ja to ci nie będzie zgadzała. Anioł pasterzom mówił, Chrystus się wam narodził. W Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia. Popij temu domowi. Wszystkim jego mieszkańcom. Panie Boże, racz pobłogosławić ten święty dom, tych wszystkich, którzy w nim mieszkają. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz. Z Bogiem. Proszę Pana tutaj. Urośli wszyscy. Czas leci nieubłaganie. Ojej. Jak wam tutaj? Bliżej nieba, wysoko, nie? Słowo mówi, szukajcie, znajdziecie, nie? Mhm. No bo... A ksiądz wierzy? Czy nie wierzy, to chyba bym się ze mnie był. No jest. Ja nigdy nie podchodziłem do tego, że szedłem dla pieniędzy. Żebym miał iść dla pieniędzy, nie? Nawet powiem, że albo byłem na tyle niedojrzały, albo na tyle głupi. Aha. Że nawet się nie zdawałem, że tam jakiekolwiek pieniądze są, nie? W takim sensie, że są, że... bo są, nie? Jakieś tam są, nie? No bo ja nie powiem, że nie ma, nie? Gdzieś tam te wszystkie przeginy potem świadczą, że jest ich za dużo czasem, nie? Ale... No Jehowy to sekta, nie? Sekta. No Świadkowie Jehowy powstali w 50-tych latach. 1950, powojenny. Mhm. I to jest taki... No zbór, to nic nie ma wspólnego z Kościołem Katolickim, nie? No tak. Ale niby czerpią jakieś tam informacje. No bo oni sobie przełożyli Biblię na swoją. A czym się różni ta od tej? No to trzeba by było wziąć naszą i ich porównać wtedy. No jedną mam, ale nie mam... Znaczy, no co ja mam wam powiedzieć, no? Trzeba by było zacząć od podstaw. Mhm. Od samego początku. No to już wolę tę wersję. Na to, że będzie Armagedon, nie będzie nic. Nie? Czy nie? Z wiarą to jest jak z ogródkiem, nie? Jak się pielęgnuje, tak się ma. Ja. Jak się go pieli, to pamiętaj, że zawsze będzie pełno przeciwności, nie? Pełno dobrych przeciwności często, nie? Takich, nie że wszystko jest złe, nie? Bo dobre rzeczy my robimy, nie? No tak. A nie idę do tego, bo na przykład żonę muszę tam dopieścić. Nie chodzi o to, że to jest coś złe, tylko... Święty Jan od Krzyża też mówił, że miał takie noce ciemne. Tak, on to nazwał takie noce ciemne, że przez kilka lat, czy przez kilka miesięcy na przykład też jakby czuł się niewierzący, nie? No tak. No to jak masz mieć tego Boga w swoim sercu? No nie masz. Ale... Mam! Jak będzie trzeba, to przyjdę i porozmawiamy. Tak? No, a jak nie, to wydomuj. Przy tym, że musisz kupić węgiel, to starotestamentalne imię Boga, Jahwe, tak? Jahwe. No? No bo Jehowa, oni... Jehowa. To jest taki zabieg, powiedzmy, no metodologiczny. Oni po prostu zamienili jak gdyby na swoje tam imię przerobili i tak dalej, nie? Oni... No, to każdy może sobie wiarę założyć. A miałem szatana, wiesz, nie? Oczy szatana na nogach i... To jest właśnie to. Nie, żartuję. Ja tam wierzę, że jest dobry duch i zły duch. Zły duch często przychodzi na czas, a Pan Bóg zawsze 5 minut po. No można. Żeby potem wiedzieć, komu chwałę oddać, nie? Mhm. Można to do Boga, nie? Także mówię wam, to zależy, w czym człowiek żyje, jak żyje w tym domu. Ja maka. To jeszcze jest. To był maj, przyszła do mnie wygięta późnym wieczornym dniem. To był maj, wyglądała jak z pizdy wyjęta i pożegnałem się ze snem. Spokojnie spytała, czy jestem sam i czy chwilę czasu dla niej mam. Nie wiedziałem, co z nami będzie, ty 20 spida na stół wysypała mi. Ej, kochan, zamknij drzwi i szybko posyp mi. Ej, posyp mi, posyp mi. Ej, kochan, znów kreski tu rzepie. Dzisiaj położę się, nie myśl o śnie. Małgośka tańczy drwi, a z nosa leci spit. Ej, głupia ty, głupia ty, ej, głupia, dziś zaskoczyłaś mnie. Z tobą przytapuję i skończy się to źle. Tak. Aha.
Ej, ministra, ty, chce to zarobić?